Siema, ja jestem Leon z kanału Wędkarstwo Linek Team. Przyszły dzisiaj do mnie kolejne chińskie pakruszki, więc jest to kolejny już drugi odcinek z otwierania właśnie chińskich pakruszek wędkarskich. Oczywiście do otwierania użyję sobie noża, takiego wędkarskiego nożyka Rapala. Najpierw może tą mniejszą żółtą. Nawet tam jeszcze tnie, ale no to już dosyć tępy, nie? O, tutaj mamy główki dzigowe, na które no... bardzo tanie były. 5 zł zapłaciłem za 10 sztuk. Oczywiście w opisie macie link do wszystkich moich rzeczy, które kupuję. Tutaj mamy 10 główek dzigowych o wadze 3 gramy. Będą to bardzo dobre główeczki na okonia. Zaraz je wam tutaj pokażę dokładnie. Policzę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Więc Chińczyk mnie nie oszukał. Są to takie malutkie główeczki. Coś takiego. Pewnie słabo z ostrością, bo na tej kamerce jest ogólnie tak słabo z ostrością. Szły dosyć krótko, znaczy zamawiamy ponad 4 tygodnie chyba. Tak, ponad 4 tygodnie to szło, ale no wydają się być nawet spoko. No główka jak główka, nawet taka dosyć twarda, raczej na okoniach czy nawet na czymś większym nie powinna się wyginać. A cena no śmieszna, tak, jak za tyle główek dzigowych. Dobrze, otwieram następną paczuszkę. Tutaj powiem wam troszkę ciekawiej. Już mamy. Tak, jedne twistery. Takie zielone, fajne. Tutaj nie twistery, tylko tutaj takie jakieś... takie jakby kopytka. Małe. Tutaj też różowe takie. Tutaj takie szare, białe. Coś takiego. I tutaj mamy żaby jeszcze, które no takie dosyć ciężkie. Zaraz to otworzymy. Już więcej nic tutaj nie ma, więc odkładam i zobaczymy jak to wygląda. Najpierw weźmy się może za te takie zwykłe przynęty. Miękka przede wszystkim. Często w tych chińskich przynętach niestety jest to, że te przynęty są strasznie twarde, nie? Ale te akurat są fajne, z fajnej gumy. Dokładnie taką samą przynętę miałem, powiem wam. A teraz mam ich aż 10, tak? No tutaj są jeszcze takie właśnie różowe. To też to samo. Nie przypominam sobie, żebym to kupował ogólnie. I zobaczmy te żabki. O, żabki powiem wam fajne. No z pracą... nie wiem jak to będzie z pracą takiej żabki, ale... tak to wygląda. No wiadomo, przetestuje się to, przetestuje się to. Tu mamy ile w tym opakowaniu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć sztuk takich żabek. I to kosztowało też... to nie było drogie ogólnie. To, no w porównaniu do cen w Polsce takich żabek to było bardzo tanie. Zrobię może jeszcze taki mały teścik. Nabiję sobie na tą główeczkę dżigową tą przynętę. Mogłem sobie więcej tych główek dżigowych wziąć. Ale no, jeśli będą dalej tak tanie jak wtedy jak ja je kupowałem, no to sobie kupię więcej tych główek właśnie, bo no jakość wydaje się całkiem dobra tych główek. Powiem wam, nawet ostre ładnie przez tą gumę przechodzą. Wiem, że może to nie jest jakoś tam bardzo dobrze uzbrojone, ale tak o, na razie na test, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądać. Powiem wam, wziąłem te główki głównie dlatego, że po prostu często główki dżigowe mają takie zadziory jakby ołowiane. Tu w tym miejscu nie mają takie jakby zadziory ołowiane. I właśnie w przypadku tego rodzaju gum, jeśli nadziewamy taką główkę, taką przynętę na główkę, która ma takie właśnie zadziory ołowiane, ona się cała po prostu rozwala i po, nie wiem, parę ryb weźmie, to po prostu przez to, że ona jest tutaj tak napięta w tym miejscu, już w ogóle ciężko jest ją nałożyć, nie? Ale w każdym razie bardzo szybko się tak tego typu przynęty na takich główkach, gdzie jest tutaj jeszcze ołów, się bardzo szybko rozwalają. I właśnie dlatego wziąłem sobie te główeczki, żeby po prostu nie mieć tego problemu, tak? Więc tak to ogólnie się wszystko prezentuje. Tutaj mamy te właśnie malutkie gumki, żabki, tutaj też te gumy, tutaj te twisterki zielone.
Miałem coś podobnego, to fajnie na to okonie skubały. Właśnie na takie jaskrawo zielone. No oraz główki jigowe, z których jestem bardzo zadowolony. No oczywiście zobaczymy, jak to się będzie sprawować na rybkach. Ale pierwsze wrażenie bardzo dobre. I ogólnie dzięki wielkie za oglądanie tego filmu. Możecie wpaść, zobaczyć sobie na nasz kanał, obejrzeć pozostałe nasze filmy. Są tam nawet, jest nawet jeden film właśnie z otwierania innych chińskich paczuszek wędkarskich. No oczywiście, jeśli film się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować nasz kanał. No i to by było na tyle. Siema!